Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach w środę. Oddział internistyczny w Wojewódzkim Szpitalu w Rybniku odwiesił działalność, przekształcając go w oddział covidowy. Uruchomił na nim 33 łóżka. W sumie, jak już Was informowaliśmy, w Rybnickim Szpitalu jest 55 takich łóżek. Niewykluczona jednak, że liczba ta w najbliższych tygodniach będzie się zwiększać. Ciągle nie ma lekarzy, którzy przyjdą do pracy w styczniu pracować na oddziale internistycznym. Dyrektor szpitala Ewa Fica przyznaje, że to największy problem, przed jakim stoi dziś lecznica. To jest najsłabsze ogniwo tego szpitala. Problem jest ogromny i to jest niepokojące. Przeprowadziliśmy już mnóstwo rozmów z wieloma lekarzami. Jeżeli chodzi o internet, to robimy wszystko, żeby móc ją rzeczywiście otworzyć, ale na pewno nie jako dwa oddziały, bo nie będziemy w stanie tego zrobić. Dyrekcja placówki rozmawiała m.in. z lekarzami z Raciborskiego Szpitala, którzy kilka tygodni temu złożyli wypowiedzenia. Niestety nie zgodzili się na pracę w Rybniku. Cały czas szukamy chętnych, podkreśla dyrektor Ewa Fica. Byliśmy w kontakcie z tymi lekarzami, natomiast my już byliśmy tak daleko z rozmowami z niektórymi lekarzami, że w dniu podpisania umowy się wycofali. Początkowo wszyscy się zgadzają, a potem nie wiem dlaczego nagle dochodzi. I to nie chodzi moim zdaniem o pieniądze, bo uważam, że ten oddział musi powstać, więc jeżeli będzie potrzeba wydatkowania większych pieniędzy, to i tak to zrobimy, bo szpital jest po to, żeby leczyć i żeby zadbać o pacjenta. Apeluję do wszystkich lekarzy internistów, że mamy dobrze wyposażony oddział, mamy ogromne zaplecze diagnostyczne, że zapraszamy do nas, do szpitala, do współpracy. Interna w Rybniku zawieszona została w lipcu. Problem braku internistów dotyczy większości szpitali w całym kraju. Zakładowe straże pożarne na terenie kopalni Marcel i Rdutowy do likwidacji od nowego roku mają zakończyć działalność. Więcej w relacji Arkadiusza Żabki. Informacja o planowanej likwidacji budzi niepokój o bezpieczeństwo kopalni, bo właśnie zakładowe straże pożarne są na miejscu i w razie potrzeby reagują natychmiast. Poza tym doskonale znają poszczególne zakłady górnicze. Mało tego, jednostki ZSP są również do dyspozycji poza terenem kopalni. Pomagają w pompowaniu zalanych dróg czy usuwają połamane drzewa. Teraz, jak czytam w mailu, po 150 latach w imię oszczędności mają zostać zlikwidowane. Dlaczego Polska Grupa Górnicza zdecydowała się na taki krok? Co na to Powiatowa Straż Pożarna z Wodzisławia Śląskiego? Czekamy na ich odpowiedź. To nie likwidacja zakładowych straży pożarnych, ale zmiana organizacyjna. Tak Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, tłumaczy zmiany, jakie czekać będą kopalnie ROW po 1 stycznia. Wszystko przez trudności kadrowe. Powstanie zakładowa straż pożarna w ruchu Jankowice. Natomiast istniejące straże w pozostałych ruchach zostaną przekształcone w oddziały ochrony przeciwpożarowej. Czyli te oddziały będą nadal funkcjonować w tych ruchach, które działają, czyli w ruchu Marcel, Rydutowy i Chwałowice. To zmiana typowo organizacyjna. Jak zapewnia Tomasz Głogowski, zmiana nie wpłynie na bezpieczeństwo poszczególnych kopalni. Przede wszystkim ma przynieść poprawę bezpieczeństwa dla załóg kopalni ROW, a także ma przynieść poprawy organizacyjne. Te zmiany w żaden sposób nie wiążą się ani ze zwolnieniami pracowników, ani z utratą przez nich jakichkolwiek przywilejów. Tutaj nie ma mowy o tym, aby dotychczasowi pracownicy zakładowych straży w jakikolwiek sposób byli poszkodowani przez zmiany organizacyjne. Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Wodzisławiu, na której terenie działają jeszcze zakładowe straże pożarne w Rytułtowach i Radlinie, nie jest obecnie zaangażowana w proces reorganizacji zakładowych jednostek. Jak informuje rzecznik Wodzisławskiej Straży Pożarnej Jacek Filas, komenda jest w trakcie ustalania terminu spotkań z przedstawicielami Polskiej Grupy Górniczej, by poznać szczegóły rozwiązania zmian w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego kopalń. Jastrzębie wybrało trasę, jaką przejdzie ścieżka uzdrowiskowa. To szlak opracowany przez Katarzynę Barczyńską-Łukasik, jastrzębską nauczycielkę i pasjonatkę historii. Relacja Katarzyny Picy. Park, Dom Zdrojowy, Willa Łucja czy Sanatorium Spółki Brackiej to punkty, które znajdą się na ścieżce turystycznej śladami uzdrowiska. A sercem dawnego kurortu była dzisiejsza dzielnica Zdrój i to właśnie tam znajdziemy ślady dawnej świetności Bad Jastrzęb, a później już w niepodległej Polsce Jastrzębia. Było to ulubione miejsce nie tylko kuracyjne,
wolontariuszy, ale też elity towarzyskiej. Tu ratowano zdrowie, ale też dobrze i nierzadko hucznie się bawiono. To tutaj bale trwały aż do białego rana, pojedynkowano się w jarach, czy urządzano słynne rauty. Niejedno serce zostało złamane podczas pobytu leczniczego. Może też nieco zaskakiwać informacja, że właśnie w czasach uzdrowiskowych świetnie bawiono się na imprezach barburkowych. O tym wszystkim napisała w swojej konkursowej pracy Katarzyna Barczyńska-Łukasik i te ciekawostki z pewnością znajdą się na trasie. Będą informacje na przykład o zawodach w skokach narciarskich i o szkole samochodowej Hitlerjugend w budynku dzisiejszej parafii, a w sumie punktów na ścieżce uzdrowiskowej będzie 12. ZUS ogłasza zmiany w zasiłku opiekuńczym. Przypomnijmy, że ubezpieczony rodzic może obecnie skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko, gdy jest ono chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną. Co zatem się zmienia? Mówi regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Za zamknięcie placówki należy uważać również zamknięcie na przykład klasy lub grupy przedszkolnej. Oznacza to, że nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, by rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy. W tej sytuacji, jeżeli na przykład w związku z wykryciem koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z osobą zakażoną, ale także rodzicom uczniów zamkniętej klasy, którzy takiej styczności nie mieli, bo na przykład w tym okresie nie przebywali w szkole, na przykład z powodu przeziębienia czy wyjazdu. Nowa interpretacja przepisów wynika z wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dodaje Beata Kopczyńska. Kierowcy samochodów osobowych od 1 grudnia korzystają z systemu e-toll. Już przed jego wejściem w życie pojawiły się problemy, donoszą nasi słuchacze. Mieszkaniec Rybnika wybiera się nad morze. Kilka dni temu chciał osobiście zapłacić za przejazd, ale jak się dowiedział, nie może tego zrobić w swoim mieście. Zamiast ułatwienia jest utrudnienie. Jak zatem ma poradzić sobie osoba, która nie chce bądź nie może zainstalować aplikacji w swoim telefonie? Póki co trzeba poprosić o pomoc kogoś z rodziny bądź znajomego. Radzi Grażyna Kmiecik z Biura Prasowego Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Dopuszczalna jest taka sytuacja, że jeżeli ta osoba nie ma takiej możliwości, nawet ze względu na rodzaj telefonu, który posiada, również może taki bilet zakupić jej inna osoba, wskazując numer rejestracyjny. To musi być po prostu numer rejestracyjny pojazdu, który będzie się poruszał i informacje o planowanej podróży. Informacja o tym, że przejazd został opłacony, odkłada się w naszych systemach. Przy wjeździe na autostradę, czy też przy zjeździe z autostrady, nasze systemy będą mogły sprawdzić, że rzeczywiście taki przejazd się odbył i że rzeczywiście opłata została. To niezbyt dogodne rozwiązanie problemu, ale innego na razie nie ma. Na stronie systemu e-toll ogłoszono listę stacji, na których można kupić papierowy bilet. Wśród 234 w kraju tylko 20 znajduje się na Śląsku. W regionie tylko jedna w Żorach i dwie w Gliwicach. Lista stacji, na których można będzie zakupić e-bilet autostradowy, będzie rosła, zapewnia Grażyna Kmiecik. 9 grudnia dołączają stacje Lotosu. Myślę, że tutaj pomysłodawca stawia jednak na zaawansowanie informatyczne, czy też bardziej takie cyfrowe i większość użytkowników najprawdopodobniej będzie korzystała z tej aplikacji etol.pl bilet. Mam nadzieję, że lista tych stacji benzynowych, jak i również tych operatorów, które będą współpracowały w ramach systemu etol, będzie się zwiększała, bo nie jest to lista zamknięta, ale mogą przystąpić do niej również inne stacje benzynowe. Jeżeli to możliwe, warto korzystać z mobilnej aplikacji, poleca nasza rozmówczyni. Dodajmy, że pełną listę stacji paliw, na których będzie można kupić e-bilet autostradowy, znajdziecie na etol.gov.pl. Jeszcze w ubiegłym tygodniu burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz cieszyła się, że niebawem ruszą prace modernizacyjne stadionu miejskiego. We wtorek magistrat poinformował, że na inwestycje musi być rozpisany kolejny przetarg. Co się stało? W przetargu rywalizowały 3 firmy. Oferty wahały się między 9,5 a 11 milionów złotych. Ostatecznie wybrano przedsiębiorstwo z Dąbrowy Górniczej. Firma miała wziąć się do roboty. Tymczasem we wtorek burmistrzyni poinformowała, że przedsiębiorstwo podjęło decyzję o niepodpisaniu umowy na wykonanie zadania. Podając za przyczynę rezygnację podwykonawców, ale również wzrost kursu euro, część materiałów musi być zakupionych poza granicami Polski. Także myślę, że wzrost cen materiałów budowlanych i surowców również ma ogromny wpływ. Myślę, że wszyscy i samorządy i przedsiębiorcy z bardzo dużą obawą patrzymy na rosnące ceny, na ciągle podnoszony poziom inflacji.
No i niestety, no jest to dla nas nowe doświadczenie. Jeszcze wcześniej nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji. Jak deklaruje Gabriela Staszkiewicz, niezwłocznie przystępujemy do wszczęcia nowego postępowania przetargowego. Liczę, że pieniądze, które mamy zaplanowane na te inwestycje, wystarczą. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w środę. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na radio90.pl.